Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale KMG. W dzisiejszym odcinku wymienimy sobie panewki korbowodowe w silniku M54P30. Z tego co udało mi się znaleźć wartości, jakimi przykręca się panewki korbowodowe, jest to na początek 5 Nm, później 20 Nm i 70 stopni. Także takimi wartościami też sobie dokręcę u siebie. Panewek głównych nie wymieniam, ponieważ z tego co się dowiedziałem, to one są dość trwałe i raczej nie ma sensu po prostu ich ruszać, tak, jeśli ja nie robię generalnego remontu silnika, ponieważ jeszcze tam jest problem z ostatnią główną panewką, że nie ma miejsca na to, żeby wsadzić sobie soket, tak? Ale to mówię tylko z tego co słyszałem, bo tam oglądałem też jednego youtubera, który robi przy BMW E46, się nazywa bodajże SC Ghost czy coś takiego, pozdrawiam serdecznie, i on wymieniał właśnie główne panewki w tym swoim silniku i tak właśnie powiedział. Także mówię, ja nawet nie będę ryzykował, żeby to wymieniać, wymienię sobie tylko korbowodowe i co, i mam nadzieję, że uda mi się też dzisiaj zamontować miskę olejową. I to tyle, i taki chyba będzie plan. To będę bardzo zadowolony, jeśli panewki i miska olejowa, to będzie bardzo dobry dzień. I co, zapraszam pod auto, bierzemy się za robotę. I jeszcze chciałem Wam pokazać, jakiego narzędzia będę używał do robienia kąta 70 stopni kluczem dynamometrycznym, tak? Kupiłem sobie coś takiego, także myślę, że będzie to w miarę dokładnie, prawda? Dobra, także życzę mi powodzenia i zapraszam do oglądania. Dobra, odkręcimy sobie najpierw na pierwszym cylindrze panewkę, czyli to jest ta, idzie tutaj nasadka o oznaczeniu E12. Dobra, tak wygląda pierwsza panewka. Mówię, w sumie nic specjalnego tutaj się nie dzieje jak dla mnie. Tutaj jest jakiś ślad, ale to naprawdę to jest nic, nawet nie czuć tego pod paznokciem specjalnie. Bardziej mój paznokieć rysuje tą panewkę niż to co tutaj jest. Chociaż może, ale pod paznokciem, mówię, nie czuć tego pod paznokciem nawet, jest tylko ślad. Także tak to wygląda, ale mówię, że już się do tego wziąłem, to wymienię. Zastanawiam się jeszcze tylko, czy wymieniać, bo jak sprawdzałem te panewki, które kupiłem, to one wcale jakościowo nie są takie fajne, jakby się to można było spodziewać, a wręcz jakość wykonania panewki tej, która tutaj jest, dla mnie jest lepsza niż to, co mam w opakowaniu. Zresztą zaraz Wam pokażę. Tak wyglądają nowe panewki. Zobaczcie na wielkość zamka, jaka jest. A jaki jest zamek tutaj, no nie? Mówię, samo to mi dało jakby do myślenia, że... Znaczy, to mi się bardziej podoba wizualnie i technologicznie, jak to jest skonstruowane, niż to, no nie? Mówię, nie wiem, może to będzie działało, tak, bo ja nie jestem ekspertem ani takie rzeczy. Mówię, wymieniam sobie po prostu, bo taką mam potrzebę. Także zobaczymy, dobra. Wyciągam to dziadostwo, biorę tylko jakieś rękawiczki czyste i wyciągam panewki z jednej, z drugiej strony. I tak wygląda. Muszę sobie rzucić trochę światła. Wygląda górna panewka, tutaj już widać, że jest porysowana, tak, też są ładne te, ta jest dolna, ale co mi się podoba, o, z tej strony, patrzcie, jak tutaj już poschodziło wszystko i jak to wygląda z tej strony, o, widzicie, w sensie, dobra, także weźmiemy sobie to, powymieniamy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, bierzemy się za robotę. Tak wygląda druga para panewek, widać ta już górna wytarta dość poważnie, tutaj jakaś ryska,
Także dobra, jedziemy dalej. Tak wygląda natłok numer 3. Z jednej, z drugiej strony. To jest górna, ta jest dolna. Ale mówię, jaki był motyw, bo ta górna wyglądała, jakby była przesunięta, nie? Także nie wiem. Zobaczymy. Wymienię, poskładam wszystko do kupy. Będziemy próbować odpalić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będzie ten silnik działał, no to będzie działał. Nie będzie, no to trzeba będzie myśleć o nowym silniku, nie? Ale to już zobaczymy z czasem. Dobra, smarujemy panewę, zakładamy. Teraz wam pokażę, co tu się odjebało. Widzicie to? To? To jest panewka. Została na tym. Na czopie, nie? Patrz, nie mogę tego skurczysyństwa zedrzeć. To jest jakiś śrubokręt. Kurwa jego macie. Całkiem panewki się obróciły. Tutaj proszę, nie ma żadnego zamka, nie ma niczego. Kurwa. I teraz co tu zrobić? Dajcie znać w komentarzu. Czy wyciągać silnik, próbować go remontować całkiem? Czy po prostu, o proszę, kurwa jego macie. Tutaj całkiem jaka dziura w panewce, nie? Chuj by to strzelił, kurwa. Masakra. Chuj, złożę to już, bo wszystkie panewki wymienione. O, pięknie, zamek obcięty. Fuck. Dobra, włożę nową panewkę, jak tutaj ta. No jest wyszlifowany ładnie. Założę to tak jak jest i chuj, zobaczymy. Będzie działać, to będzie, nie będzie to. Wypierdalam silnik. Tylko za nie wiem, czy go remontować, po prostu wymieniać nowe części, nowe korby. Wszystko nowe, ale to wtedy to już by się przydało robić jakiś gruby tunik pod turbo czy coś. Niż bawić się w odnawianie tego wszystkiego, albo po prostu taniej by wyszła wymiana silnika, kupienie drugiego silnika. Nie wiem, zobaczymy, zadecydujemy jeszcze. Kurwa, ale jestem zły, ja pierdolę. No nie czuję, ciężko powiedzieć. Wezmę, dmuchnę tutaj może sprężonego powietrza. Ten, zobaczymy.
Dobra, no to tyle. Na dzisiaj. O kurwa, jak to macie. Ja się zastanawiam. No w sumie może sobie wyczyszczę to jeszcze. Spróbuję zamontować miskę. Tak, co mogłem, to oczyściłem. Tak to wygląda. Zamontuję sobie teraz miskę mówię, pompę oleju, tą pokrywę i smoka, tak, i będziemy zakładać miskę olejową. O, i tak, kuźwa, nie wiem, i to wszystko, nie wiem, czy będzie warte, kurwa, roboty, jak to tam te panewki w tak biednym stanie, no, ale to już chuj nie poradzę. Dobra, bierzemy się za robotę, złożymy to do kupy, zobaczymy, czy to odpali, czy to będzie jeździć. Czas pokaże. No i jeszcze tutaj przecież sobie odłożyłem śrubki, które trzymają cztery pompy oleju z przodu, tak? A reszta jest do... które trzymają tą osłonę metalową. Także tak to wygląda. O, w ten sposób. Także będzie, nie będzie problemu z zamontowaniem tego wszystkiego, nie? Teraz sobie wezmę i przeczyszczę, to idziemy, czy myjemy i czy na maszynkę. I sobie w miejsca, gdzie są włączenia silnika, to sobie wezmę i posmaruję silikonem.